Dzisiaj wyjeżdżamy na zimowe wakacje. Mamy zarezerwowaną naprawdę zarąbistą chatę i zaplanowane ciekawe atrakcje. Żaden z domowników totalnie nie wie, że gdzieś wyjeżdżamy, że coś robimy. Oprócz Boci i oprócz Szymona. Nikt się totalnie niczego nie spodziewa. Wszyscy wiedzą tylko, że nagrywamy dzisiaj jakiś film do późna, ale nie wiedzą, że tym filmem jest wyjazd kilkudniowy. Tak, my cały czas wkręcaliśmy ich, że może jakiś jarmark, że mamy dużo rzeczy, sprzętu na jutro. Ja wtedy mówiłam, żeby ubrała się ciepło na ten odcinek, tak, bo będzie zimno. Zdradzę wam sekret. Mamy grzany, kryty basen w wynajętym domu, co też nam pomoże utrzymać domowników w niewiedzy, gdzie jedziemy. Zejdziemy teraz i powiemy, że wyjeżdżamy na 5 dni i mają 30 minut, żeby się spakować. I muszą spakować i ciuchy na bardzo ciepłą pogodę i na bardzo zimną pogodę. Idziemy na dół, wszystkich poinformować. Hejka! Moi drodzy, zabraliśmy się tutaj, ponieważ jest taka sytuacja. Macie 30 minut na spakowanie się. Nie liczy się sprzęt elektroniczny i nie liczą się operatorzy, bo zaraz Tomek dostajesz kamerę, wy się spakujecie potem. Reszta ma 30 minut na spakowanie się i wyjeżdżamy na 5 dni. Powiem wam tylko tyle, że musicie spakować i bardzo ciepłe ciuchy, i bardzo zimne ciuchy. Co? Czas start. Ja pierdzielę, dobra, ja tam. No dawać! Nie ma się co śpieszyć. To jest fake. Na bank to jest fake. 5 dni. Nie mam zrobionego prania. Nie mam czystych gaci, nie mam czystych skarpetek. Boże cię. Kocham cię. No bo ja nie wiem, ja jestem w za dużym szoku, ja nie wiem co mam robić. Czy ja naprawdę mam się pakować na 5 dni? Ja pier... nie. No dobra, na każdą to się pakuje, to co mam zrobić? A czy ja mam wziąć poduszkę, tam? Piżamę? Nie, co ja mam wziąć? To wziąłeś pod uwagę to, że muszę filmy nagrać i zmontować? Nie, a Tomek do mnie, ty, ale tu jedziemy czy nie? Podpowiem ci, weźmiemy 3 komputery stacjonarne. Twój, Bartka i Sepka. No pakuję się! Czemu ty się nie pakujesz? Na miejscu kupię rzeczy z nami. Ej, a czy ja mam się? Tak, no pakuj, ale strój kąpielowy też mam wziąć? Też, ja wziąłem gacie. No ja a Bartek mam. Się nie pakuje, on myśli, że to... Co? To jest fajne. Czy ja potrzebuję letnich ciuchów, czy ciepłych? Bardziej ciepłych. Dobra. Mamy zimę. Ciuchy, stroje kąpielowe, wszystko. No wyjeżdżamy pewnie człowieku do Warszawy, do jakiegoś hotelu tak naprawdę, albo... Do Santiago jedzie. Jak coś, to mam nieważny dowód osobisty! Chuj, poważnie! A ja też nie wiem, gdzie jest dowód mój osobisty. Ja mam, ale ja mam jeszcze taki dziecięcy. Nie, co się dzieje, będziemy lecieć samolotem, to ja nie polecę. Ale masz dowód ważny? Mam, ale nie polecę samolotem. Ale masz ważny, tak. Czemu nie polecisz samolotem? Nie polecę, tak? Nigdy nie latałem, boję się, nie polecę samolotem. Serio? Serio, nie wsiądę. Okej. Czy będziemy lecieć samolotem? On mówił, że on chce do toalety, bo się potra w gacie. Bartek chodzi i mówi, że to jest bait każdemu. Wiktoria zestresowana ja się pakuje. Jezus, ja nie wiem, co się dzieje. Jestem... Wiktoria, jedyne gdzie możemy pojechać, na logikę, no, to na południe. Więc ubierz się, jakbyś jechała na południe. A to na północy nie jest zimno? Teraz? Ale zajebiste było na przykład do jakiejś Norwegii albo Islandii. To w ogóle kozak to tam. O, ktoś tutaj widzę, że przekracza nasz budżet. 3 pary gaci, to jest na 6 dni, bo na drugą stronę można obrócić. Więc jeszcze mam jedno zapasu. A najlepsze to, że nawet operatorzy nic nie wiedzą. Nikt nic nie wie poza nam, naszą trójką. O, jednak się pakujesz! Tak, oczywiście. Super! W Santiago może być chłodno. No mają baseny zewnętrzne, nie? Nigdzie nie jedziemy, bo nie mamy z kim psów zostawić. Ale może jadą z nami? Ja pierdolę. O, łysy! Siema, łysy! A. Będą ok do morsowania? Pokaż. Tak. Pytanie, czy foczki się na ciebie tam nie rzucą, jak masz takie różowe gacie? Tomek, a ty co myślisz? Pewnie robisz film, prankuje ich, że gdzieś wyjeżdżamy. Dlatego się pakujemy. Film będzie trwał 20 parę minut w surówce. No i myślą, fajnie, materiał wideo tutaj. Super, Paweł, ty to jest mastermind totalny. Zostało wam 14 minut. Ja wiem, że to jest prank, ale gdyby nie był to prank, to wolę mieć spakowane, gdyby jednak nie było. Ja się zastanawiam, jak tak dogłębnie przeanalizujecie, jaki byłby cel takiego pranka? W sensie... Śmiesznie jest obserwować, jak się stresujemy i szukamy wszystkiego i jest takie zamieszanie. Co ty robisz? Film domontowuję na jutro. Masz stary paręnaście minut, żebyś spakować. Dobrze. Nie no, uwielbiam. Taki film będziemy tworzyć tego więcej, no ładnie. Wiktoria powiedziała, że mnie nienawidzi. Paweł, to jest twoja wina. Jak coś, to był tylko i wyłącznie mój pomysł, Ola mi pomagała w zrealizowaniu go. We see. Dobra, nie wiem, no ja chętnie muszę wziąć innego, no. Buty wezmę jedne. Nie wiem, gdzie jedziemy, wezmę jeszcze czapkę. Jestem spakowany. 5 minut, nie? No, ale po co ci ją? No ciuchy. Coś tam jest. A ładowarka? To tam jest. Ha ha ha!
ty szybko działasz. O ja pierdzielę! Co ty żeś tu napakowała? Kartofle? O, jest i Maksiu! Wiesz o tym, że jak oszukałeś mnie w tym momencie i ja będę musiała to rozpakować, nie? To ja robię protest na tydzień i nie występuję przez tydzień w filmach. Patrz ten bardek, patrz na jego minę. No powiedz. Koniec czasu. No powiedz, to się będziemy. Przez ostatnie 2 tygodnie to planowaliśmy. I się udało wszystko zaplanować. Pakujemy to wszystko do aut i serio jedziemy. Wyjeżdżamy na 5 dni na poważnie, nie prankowałem. Ja ale pokrzyżowałeś plan. Ale jedziemy samochodami, nie lecimy samolotem. Dobrze. I będziemy wam wysyłać regularnie pineski. Dobra, moi kochani, samochody spakowane. Jeszcze kalendarz z Prusiem. Chodź, Sebuś. A gdzieś teraz jest co, wyzwanko czy... No, zobaczysz, 18. O, ja już wiem co to jest. To jest młynek do kawy. Tak. Dziękuję. Jest. To jest twój główny prezent. Dziękuję. Gratuluję bardzo. Dobra, teraz tak, ogólnie jedziemy Mercedesem, jedziemy Porsche, jedziemy Polówką. Kto w końcu jest u was? Mafioso Italiano Prusio. Prusio jest, dobra. Prusiu siedzi z tyłu. Focaccia and ravioli. Ja jedziemy, dobrze. My jedziemy do Santago tylko. Tu jest Szymon z Tomkiem i ze sprzętem. No i w rolku jedzie Olcia i Maksiu. Cześć. Pierwsze co idziemy na stację i zjeść. Obiecałeś nam, że zabierzesz nas w drugie miejsce, ale nie o coś takiego mi chodziło. Czekaj, zrobimy buddę. Kupi pan ode mnie portfel? Jak ty, bo buddę tak ty. No właśnie wiem. Oczywiście pozdrawiamy buddę, żartujemy sobie, mega lubię kontent. Chciałbym sprostować kilka faktów, które zaraz się tutaj zadzieją. Ogólnie naszym miejscem docelowym są okolice Zakopanego. Ale z uwagi na to, że każdy cały czas mówił o Santago, to postanowiliśmy, że wyślemy właśnie impineskę do miejsca, gdzie jest Santago. W sensie tuż obok. Potem dopiero kolejny punkt to będą już okolice południa Polski. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, możecie wracać do filmu. To wycieczka moich marzeń, tylko miałeś postawić Drwala. Drwalem to ty jeszcze miałeś okazję być na tym wyjeździe. Daleko jeszcze? Zobaczycie, zaraz wam wyślę pineskę pierwszą. Pierwszą? Pierwszą, a może ostatnią? Kto wie? Ja zawsze w trasie lubię sobie do jakiejś gospody wjechać. Jakiejś polskiej chaty. Finalnie kończymy zawsze w McDonaldzie. To późno jest, mieliśmy wyjechać rano. To fakt. Mieliśmy wyjechać z domu, widzowie, o 8:30. Ale niestety trzeba było nadrobić zaległości. Jest 18, a my dalej w Warszawie. Jak ja wyglądam? No nie mogę! Już mi się tak światło odbija, ale to jest dodatkowe doświetlenie. Aha. Nie no, już się przyzwyczaiłam. Już wyglądasz okej. Okay. Dobra, widzowie. Wysyłamy pierwszą pineskę. Wysyłamy ją w tym momencie na grupę. 42 minuty mamy do tej pineski. Maksiu, chciałbyś zobaczyć, gdzie jedziemy? Na mapie? Tak. Tutaj jedziemy. Mszczonów? Jedziemy do Santago. Skąd wiesz? No bo wiem, gdzie jest Mszczonów, bo mieszkałem obok. No to tam jedziemy właśnie. Ale ja nie mam pływać. Bez kitu, ty nie możesz pływać. Dobra, dostaliśmy pierwszą pineskę. Stacja Orlen. 40 minut stąd i co to jest? Mszczonów. No generalnie w kierunku południa, no. Czyli w kierunku Zakopanego chyba. Zobaczymy. Jakbyś Maksiu chciał coś powiedzieć, to mów, ja będę widza włączał spoko, wtedy, dobra? Spoko. A Maksiu zaraz zaśnie. Maksiu zaśnie pewnie, no. Tak myślę, że... Tak obstałem. Obudzimy go po prostu na miejscu docelowym i tak samo najprawdopodobniej z wami się widzimy na miejscu docelowym, czyli na pierwszej pinesce. Dobra widzowie, dojechaliśmy do pierwszej pineski. Dzień dobry! Dzień dobry! Tomek, domyślasz się już? Jedziemy na południe. A po co tu się zatrzymaliśmy? Teraz mam powiedzieć. Dobra, okay. Spoko, zaraz ogarnę, rozejrzę się wokół. Jedziemy na lody? Ale na mapie nie patrzyłeś, gdzie jesteśmy. Nie, nie patrzę. Po prostu wiem, że jedziemy w sumie na południe. Okej. Okay. Tak strzeliłem. Okej. Okay. A co jest na południe? Wiadomo, że są góry. Ale czy jedziemy w góry, to tego nie wiem. Gdzie jedziemy? Macie jakieś podejrzenia? Tak. Jakie? Południe Polski nadal. Albo teraz wracamy na S8 i wracamy do Warszawy. To są dwie opcje. Kolejną pineskę daj trochę dalej. A dojechaliśmy już na miejsce. No to byliśmy na Orlenie przed chwilą. No ale nie na Orlen, w sensie jedziemy dosłownie kilometr stąd. Tak? No. No dobra. Sprawdzaliście na mapach, gdzie jesteśmy? Tak. Jakaś wioska to jest. Santago jest obok. Kilometr od nas. No dlatego dałeś tu pineskę, ale nie jedziemy do Santago. Kurde! Bo wiemy, że nie mieliśmy wrać ręczników. Ola się wygadała Wiktorii. Dobra. Kurde, a specjalnie tu była pineska, nie miało tu jej w ogóle być. Jakby jechaliśmy tu celowo, no. Bo wy cały czas gadaliście o Santago.
Okay. Tylko dlatego jest ta pineska. Już wam wysyłamy następną pineskę. Stary, ale i powiedziała, że ryśników nie mają brać i nie nabrali, że to Santago. Yeah! Santago jest kilometr od nas. No ty nawet nie wiedziałeś, nie? Nie, ale... wiedzieć. Dobra, wysyłam drugą pineskę. A co nie jest to Santago? Nie, no nie. Dobra. To... dawaj drugą pineskę. Co robisz nadzieję? Dobra, widzowie, Maxia nawet nie budzimy, bo sobie śpi słodko. Jedziemy, widzowie, teraz do Sosnowca. Mam nadzieję, że Maxiu śpi i nas nie no słyszy chrapie. Teraz. Nie no, chrapie. Max, przecena w Roblox. Dobra, śpię jak zabity. Dobra, widzę, że mamy 250 km do kolejnej pineski. Totalnie nie spodziewam się, gdzie możemy jechać. Wiem tylko, jakby tak po geografii jechaliśmy, że w sumie kierowaliśmy się do południa Polski. Najgorsze jest to, że on wie, gdzie jedziemy, ja totalnie mogę się tylko spodziewać, a on cichy jak skała, siedzi i nic nie mówi, nie? Dostaliśmy kolejną pineskę od Oli i Pawła i jest ona w Katowicach. W końcu taka dłuższa podróż, bo będziemy tam jechać prawie 2 godziny, to oznacza tylko jedno. No, że stamtąd tu wrócimy na Kraków, Zakopianka i do Zakopanego. Albo okolice, to może być no, jakieś, albo góry, wiem, po prostu, do nie? Do góry gdzieś, nie? Ewentualnie może to być też jakaś Słowacja, tak, czy coś, no bo to jest praktycznie obok. Dobra, gdzie mi się w Katowicach? Jedziemy! Jesteśmy na pinesce w Sosnowcu. Bartek i Wiktoria będą dopiero za 20-30 minut. 35 minut. No i mimo wszystko napęd 4x4 wygrał, wiecie. My na 120 sobie na spokojnie 90-100 jechaliśmy, a oni musieli jechać 60 na godzinę polóweczką. Damy wam kamerę. Mhm. No już jedźcie. No jakby Tomka trzeba trochę wtajemniczyć. Za 2 godziny będziemy na miejscu. Jedźcie, odbierzcie to i miejcie kamerę i ja wam dam znać, kiedy będziemy podjeżdżać i po prostu Tomek będzie operował już. Dobra. Tak zrobimy po prostu, tak, a my na nich poczekamy, a wy jedźcie, bo nie ma sensu. Ale dziwnie na łysinę, jak śnieg spada, stary. Czekaj. Ja się na wczorajszym filmie ogoliłem, a to było de facto dzisiaj, jakby my to dzisiaj nagrywaliśmy i się tak dziwnie czuję. Normalnie mi się śnieg spada. Za każdym razem jak patrzę na Pawła, to mam wrażenie, że ktoś obcy jest obok. Dobra, widzowie, idziemy na stację trochę się zregenerować i widzimy się, jak będzie Bartek i Wiktoria i Prusiu. 5 minutes later. Ogólnie jest po 22. Bartek z Wiktorią ugrzęźli w jakimś korku, a my mamy jeszcze do celu. Dlatego postanowiliśmy, że nie będziemy na nich czekać, tylko wyślemy im kolejną pineskę tuż obok punktu docelowego i po prostu albo po nich wyjedziemy, albo jak już tam będą, to powiemy im, gdzie mają jechać i tyle. Zresztą, to hotel Jawor. O. Spałaś? No. Mamy 3 minuty do celu i my wysłaliśmy gdzieś tutaj pineskę właśnie Bartkowi i Wiktorii. Oni pomyślą, że jedziemy do hotelu Jawor. A to wcale nie tak. Akurat hotel Jawor jest obok. Trzeba, co? No trzeba. Maksiu, to jest największy wygryw tej wycieczki. Ale on ma taką niespodziankę. On zasnął pod domem i obudzi się. Tutaj. Maksiu! Wstajemy! Wstaję. Ja. Gdzie? Maksiu, przyjechaliśmy na obóz. Obóz harcerski. To jest nasze pierwsze zadanie. Spędzimy tutaj 2 dni i będziemy rozpalać ogniska, spać w namiocie, możemy zrobić sobie swoje iglo i tak dalej. To ja wracam. Nie wyjedziesz, stary. Tu nie ma zasięgu, nic tu nie ma. Ja pie... Patrzcie, gdzie my jedziemy. Daleko jeszcze? O, jakieś 600 metrów, tylko trzeba jeszcze tu wjechać. Trzeba było jechać SUV-em. Trzeba było jechać Range Rover, a nie Mercedes. O kurde, jak w tirkach. Jak w tym. Jezu, to nawet nie pokazuje, w sensie jakby nie odzwierciedla to. Polówka tu nie wiedzie. Maksiu, jesteśmy. No wow. Odpasz już klucze? Włącz światło. Światło. O, ale zapach tu jest piękny. O. Drewnem takim, nie? O, o, stary, jak tu wygląda? To łazienka? To jest łazienka! Nie ma lustra! Ej, jestem w szoku! Ja też! Nie spodziewałem się! Szymon znalazł ten dom! Dziękuję, dziękuję! Tak, dziękuję! Dziękuję! To jest nic, chodźmy dalej, chodźmy, bo ja widziałem zdjęcia. Okej, to jest pierwsza sypialnia. Nie, w ogóle jaki tu jest widok? Tu mamy taras, tu jest wszystko! My to za dnia wam pokażemy na jutrzejszym filmie, no. Ej, ja byłem pewny, że my jedziemy do jakiegoś naprawdę szałasu, nie? Stary, tutaj pieniądze spędzimy! Gdybym tego nie znalazł, to była tragedia. Dobra, idziemy na dół. Jeszcze tak, pani powiedziała, że przeczytać instrukcję korzystania z basenu, czyli wskakujemy do basenu. Czekaj, nie miałeś mówić, po co ty mówisz? On miał zareagować. Ja się gdzie tu jest światło w tym domu? O!
Tu jest siłownia. O, super! Stary, tak, to ja z rana ćwiczę. Będziemy korzystać, nie? No! Tak, fajna siłownia, no. Dobra, możemy iść do fajniejszego pomieszczenia? Wow, tu jest basen. Uwaga! Mamy saunę i mamy basen, człowiek! Stary, jaki ten basen jest wielki! Dobra, jest zajebiście. I czysta! Yeah. Jestem w szoku. Ale tu jest ciepło, jest sauna! Tak. Przez 5 dni saunę będę ładował, jaki pierdolę. Dobra, to co, idziemy do góry? Tu jest pokój. Ale pokoje nie robią takiego wrażenia, są takie... Nie no, są okej. Okay. Są ładne bardzo. Są ładne, ale takie... jest tym dołem, to są okej. Okay. Są git po prostu. O, wow. O! To mój pokój. To mój pokój. To nasz pokój, ale. Super, nie będziecie mieli... Zobaczę wszystkie. Ej, bez kitu. A ten pokój śliczny. Tylko w sumie przez tą szybę wszystko widać. O, kurde, śpimy w naszym domu z wielkim oknem przed łóżkiem. To fakt. Dobra, chodźmy do kolejnych zobaczyć. Jest jeden minus, mamy wspólną łazienkę wszyscy. Ej, ładność fest. Robi robotę ta łazienka. A z tym jest? Dobra, i teraz tak. Tu są. O, tu jest pokój dla rodziców z dzieckiem. Czyli nie dla nas. Tu ty i Prusiu chyba. Tak zrobimy. Wchodzisz do pokoju i przez pokój wchodzisz do pokoju. Tak. Jest 5 sypialni. Poczekaj, parter jest jedna, dwuosobowa. Druga, trzecia, czwarta, piąta. 5 sypialni. U nas jest 8. Ale dwie pary. No. Czyli masz 4 plus 4 osoby. Raz, dwa, trzy, no, cztery. Dwie pary, czyli 6. Ktoś musi spać razem. Albo w salonie. Czekamy na Bartków teraz. Generalnie od jakiejś pół godziny jedziemy jakieś 20 na godzinę, bo no pierwszy raz udało nam się nagrać, ale z 5-6 razy już nam coś przed maskę wyskoczyło, masakra. Dzień dobry! Byliśmy przekonani, jak już tak jechaliśmy z 23 minut, że jedziemy do hotelu Jawo. Wiedziałem, wiedziałem. Nie widziałam jeszcze domku, ale stamtąd wyglądał ślicznie. Chodźmy. Ale tak, ładnie. Drewnianie. Wow. No zapraszamy, tutaj do Szymona, bo Szymon już to wybrał. O, ładnie. O, taki nam wyskoczył. Z 15 taki. Serio? No. Mam żaden. Mamy nagrane, normalnie całe stada przebiegały nam. O kurde. Pokój. Ten? Po zobaczeniu tamtego już nie robi takiego wrażenia. Tak, no te sypialnie ogólnie nie robią wrażenia. Chyba, ale to ogólnie klasa, nie? No. A tu już chłopacy zamieszkali. Okej. Okay. Okay. Proszę bardzo, łazieneczka. O kurwa! Wiktoria, zobaczcie, gdzie mój stołek. Ja się będę mogła kąpać tak bez żadnych obaw, że ktoś mi wejdzie? Aha, tu jest sypialnia. Tak jak w Chorwacji pewnie. Tak, ale tu też jest sypialnia. Okej, okay, sypialnia. I tak stwierdziliśmy, że ta sypialnia w sypialni będzie wasza. Okej. Okay. To będzie Prusiu. Kto będzie ze mną spał? Tak? Ty będziesz ze mną spał? Ty będziesz ze mną spał? No i tu jest sypialnia, którą... No, tak wyszło. O, to było chyba losowanie, co? Było losowe, nie? Ale ładnie, z ładnym widokiem. Tak, tu będziesz spał z kipuś. A Puś ciecią. No i teraz idziemy na dół. Jeszcze na dół coś jest? Chodźmy. To co tu widzieliście, to jest dopiero początek. Na dole jest stół bilardowy. Sauna. Sauna i basen. Jacuzzi, dziewczyny. Tak. I na pewno przynajmniej 3 z tych 4 rzeczy bez dziewczyn, które wymieniliśmy tam będą. Ooo. Dlatego mieliście wziąć płeciuchy, w sensie stroje kopierowe. Widzę już, że tam jest taras chyba idzie jakiś. Tak, wielki. Tam jest jakiś taras. Ale to dopiero rano pewnie w pełnej pozostałości zobaczymy. Zajebiście. Ale to jest zajebiste. A tam to się przez nocą jest? Tak, jest. Najważniejsze pomieszczenie. Tak. Będziemy korzystać. Montażownia. Oszukujmy się, nikt z tego nie skorzysta. No, także co do widoków, to będziecie widzieć jutro na filmie o 14. A my tymczasem idziemy się rozpakować, jest pierwsza w nocy, rozkminić kilka problemów logistycznych i zjeść ktora arabiatę. Pa, pa, cześć. Serio, kupiłem za ktora arabiatę.